Niemrawo, ale powoli kampania wyborcza w Katowicach się rozkręca. Dzisiaj swoich kandydatów w wyborach do Rady Miasta zaprezentowała Konfederacja, która wystawi też kandydata na prezydenta. Ten jest zwolennikiem m.in. szerokich ulic w centrum miasta, budowy metra w całej metropolii czy budowy parkingów. Karolina Komada. Jacek Budniok to trzeci kandydat w wyborach na prezydenta Katowic. Wcześniej swój start ogłosili Marcin Krupa i Dawid Durał. Budnioka wystawia Konfederację. Jak sam o sobie mówi, jest Ślązakiem od wielu pokoleń. Od urodzenia mieszka w Katowicach. W swoim programie ma m.in. metro od Jaworzna przez Katowice aż do Gliwic. Chce też, żeby powstało mega miasto. Bo tylko jako metropolia możemy sobie poradzić z takimi kluczowymi zadaniami, jak na przykład ochrona środowiska. Przez ostatnie lata dzięki wielu działaniom obniżyła się ilość pyłów, szczególnie klasy PM 2,5 i 10, mniej więcej o połowę, ale dalsza obniżka w Katowicach jest praktycznie niemożliwa bez obniżki w Rudzie Śląskiej, w Gliwicach. Więc nie możemy działać jako miasto wyłącznie. Musimy wreszcie poważnie zadziałać tutaj jako metropolia. Konfederacja zaprezentowała też swoje jedynki na listach kandydatów do Rady Miasta. W ich wypowiedziach jako główny przewijał się problem transportu i komunikacji, ale znalazły się też postulaty związane z ochroną dziedzictwa i planowaniem przestrzennym. Urbanistyka tworzy relacje międzyludzkie. Są pewne koncepcje, które wychodzą z PRL-u wprost, na przykład ulica Aleja Korfantego, która kończy się ubikacjami za 4 miliony złotych, a to jest koncepcja PRL-owska, urbanistyczna, aby ludzie nie mieli takiego miejsca, aby zrobić jakiś marsz, aby móc się na samym końcu tego marszu zgromadzić, no to są produkowane i tworzone utrudnienia, jak sztuczna rawa, jak ubikacje. Kandydatów wspiera jedyny poseł Konfederacji z okręgu katowickiego. Grzegorz Płaczek przekonuje, że dla całej partii to historyczny moment. Czujemy z jednej strony ogromną odpowiedzialność. Staraliśmy się przygotować te listy z jak największą dokładnością, z zachowaniem oczywiście kobiecych parytetów, które wielokrotnie przekroczyliśmy. Czujemy, że możemy coś zmienić w Polsce. Mamy świadomość oczywiście, że jesteśmy partią, która obecnie może liczyć na poparcie rzędu 8-12%, ale to wystarczy w niektórych miejscach, jak to mówi system, włożyć reprezentanta Ślązaków w ilości 1, czasami być może 2 radnych, a to w niektórych miastach i w niektórych radach już pozwoli rozbić system. Podobnie jak przy okazji wyborów parlamentarnych, również i teraz działacze Konfederacji przekonują, że chcą zmienić panujące w lokalnej polityce układy.